Jak zwykle styczniowy wieczór Trzech Króli rozbrzmiewał Gminą Przedku Kultury kolędą i pastorałką, a głównym sprawcą tego całego zamieszania jest Jan Wypasek, dyrygent chóru, dyrygent orkiestry i spirytus mowens wszystkiego muzycznego, co się tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury dzieje. W dzisiejszym koncercie wystąpił potężny, myślę, chór dziecięcy po raz pierwszy tutaj na naszej scenie z kilku szkół połączonych. Warto tutaj akurat podkreślić, że była to jedyna próba przed koncertem. Myślę, jak to wszystko wypadło, to Państwu osądzić. Również na scenie pojawił się zespół Silver, jak również skrzypki połączone w składzie, chór mieszany Cantabile z Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, orkiestra Denta z Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Trzeba również wspomnieć o wspaniałym kwintecie saksofonowym z Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach, no i oczywiście o Drabach, które wprowadziły troszeczkę zamieszania, nie Drabach w zasadzie, a Drobach, bo taka jest nasza tutaj pogórzańska gwara, Drobach z Szalowej, które rozbawiły publiczność. Oczywiście dziękujemy pięknie pani Marcie Gierold, która wykonała prześliczną scenografię, i panią ze Stowarzyszenia Łużniaka, które raczyły nas na koniec koncertu przepysznymi ciasteczkami. A w ogóle ucztą muzyczną było wszystko to, co przygotowali nasi wykonawcy i bardzo, bardzo chciałbym im za to podziękować. Podziękować również panu Janowi za olbrzymi wkład pracy, bo naprawdę, proszę państwa, koncert trwa 2 godziny, a ogrom przygotowań do tego koncertu, godziny, dziesiątki, że nie powiem setki prób, przed. Ogrom pracy włożony, za to serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo publiczności, tak wspaniałej tutaj zgromadzonej, za tak serdeczne przyjęcie. Dziękujemy również za wszystkie datki, które w niespotykanej obfitości spłynęły dzisiaj na tace trzymane przez naszych kolędników. Dziękujemy wszystkim Państwu za pośrednictwem portalu Łużna24 za to, że Państwo byli razem z nami i do zobaczenia za rok. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.